Cześć moi drodzy tusielska, witajcie w pierwszym filmiku z najnowszej serii Krótko i na temat. Kilka nowych produktów, szybkie tak czy nie, sprawdziło się czy nie, zapraszam. Jako, że ma być krótko i na temat, to od razu przechodzimy do sedna sprawy i zajmiemy się najpierw kosmetykami od Vibo. Kilka nowości ostatnio wpadło mi w rączki, między innymi taki puder matujący w świetnym opakowaniu. To jest seria Vibo Fit Freak, czyli znowu coś dla osób, które lubią ćwiczyć i się pocić, ale nie lubią tego robić z gołą twarzą. Ja tutaj wyjmę, bo ciągle gąbeczka wypada. Słuchajcie, opakowanie przedstawia się tak. Macie duże lusterko, dobre lusterko, super lusterko. Macie puder, słuchajcie, biały, matujący, który jest chroniony taką oto plastikową klapeczką. Fajne rozwiązanie. Macie gąbeczkę do aplikacji tego pudru oraz kilka bardzo niewielkich, ale jednak bibułek matujących. Z reguły mam przy sobie jakiś puder i bibułki matujące. To jest mus, a tutaj mam wszystko w jednym opakowaniu i do tego jeszcze jest spore, bardzo dobre lusterko. Z tym, że kochani, ten puder przede wszystkim bardzo bieli i matuje na niezbyt długo. Do tego stopnia, że mój puder od Physicians Formula, który zwykle właśnie jest w mojej torebce i który nie jest pudrem stricte matującym, utrzymuje dłużej mat niż to cacuszko. I jeszcze, słuchajcie, jak już przestaje ta moja strefa T po aplikacji tego pudru być matowa, to jeszcze nieładnie leży, rozwarstwia się, nie trzyma się podkładu, ciastkuje się. Więc kochani, chociaż opakowanie, sama idea jest po prostu strzał w dziesiątkę, to sam puder moim zdaniem, jeśli chodzi o moją strefę T, to pozostawia wiele do życzenia i nie. Drugim kosmetykiem z tej samej serii jest, kochani, pomadka matowa i to jest Sweatproof, tak? Sweatproof Duo Lips. Duo, ponieważ to jest duecik po prostu. Z jednej strony macie konturówkę, z drugiej strony macie pomadkę. Ten sam odcień, automatyczne wysuwanie. Kochani, pomadka matowa, czyli po jakimś czasie zastyga, pojawi się niewielkie, ale jednak wysuszenie. Kiedy nałożycie jej za dużo, no to może troszeczkę popękać. Natomiast fajny odcień, oczywiście pokażę Wam go na swatchu. Jest niezwykle kremowa zaraz po nałożeniu, co bardzo ułatwia oczywiście przy nakładaniu sprawę. No ale po jakimś czasie oczywiście zaczyna być lekko niewygodna, ale z tym trzeba się liczyć, jeśli chodzi o pomadki zastygające. Czy to jest jakaś innowacyjna formuła? Nie, jest mnóstwo matowych pomadek w sztyfcie, które są lekkie, które są długotrwałe, matujące i szczerze mówiąc to chyba nie jest moja ulubiona. Jakbym miała już wybierać coś z drogerii, to pomadka matowa od L'Oreal w sztyfcie, zalinkuję Wam je w opisie poniżej, albo jeśli ktoś chce z wyższej półki cenowej, to Powder Kiss Lipstick od MAC. Są niezwykle lekkie, kremowe, jeśli chodzi o aplikacje, no i długotrwałe. Tu jest poprawnie, natomiast nie zrobiło to na mnie jakiegoś piorunującego wrażenia. I jeszcze jeden produkt od Vibo i to jest produkt, który muszę przyznać, że przykuł najbardziej moją uwagę, jeśli chodzi o nowości tej marki właśnie. To jest, kochani, puder pod oczy Under Eye Hydrating Setting Powder w opakowaniu, które jest miniaturką tego ich pudru do utrwalania makijażu. Z tym, że ja nie wiem, jak tam jest w środku, bo tutaj, kochani, jest takie plastikowe, no nie sitko, dziurkowane wieczko, które można zablokować lub nie. Wiecie co, jednak wolę, jak tu jest taka materiałowa siateczka, wtedy te pudry drobno zmielone się tak nie pylą. Ten puder jest niezwykle drobno zmielony, więc jak sobie go za każdym razem chcę z opakowania wysypać troszkę, to powstaje po prostu chmura białego dymu i tak średnio mi się to podoba. To tyle, jeśli chodzi o opakowanie, natomiast sam produkt. Oczywiście wydaje mi się, że naturalną rzeczą jest to, że jak macie coś mega sprawdzonego, jeśli chodzi o makijaż czy jakąkolwiek inną sferę życia, to nowość, która się pojawia, porównujecie do tego, co już macie. Ja oczywiście porównuję ten puder do mojego ukochanego pudru od Charlotte Tilbury, którym uwielbiam utrwalać korektor pod oczami. Z tym, że to są zupełnie dwa produkty, ponieważ Charlotte Tilbury to jednak jest puder prasowany, tu jest sypki. Tam jest puder kryjący, on ma pigment, tu jest transparentnie, całkowicie. Tamten puder jest pudrem, który zostawia matowe wykończenie, a tu jest rozświetlenie. I to takie, wiecie co, nie chcę powiedzieć intensywne, ale soczyste, zdrowe, podoba mi się to wykończenie, jakie zapewnia ten puder. Moim skromnym zdaniem jest to świetny puder dla już takiej dojrzalszej
strefy pod okiem, kiedy już tych zmarszczek jest troszeczkę więcej, kiedy już nie jest tak gładko, ten puder pozostawia, ten korektor, tą okolicę pod okiem taką zdrową, lśniącą, ale, moi drodzy, on rozjaśnia. I jeśli to jest to, czego chcecie od pudru pod okiem, to super. Natomiast ja lubię, jak ta moja okolica pod okiem jednak wygląda w miarę naturalnie, jak reszta mojej twarzy. Ja nie lubię tych rozświetlających trójkątów pod okiem, chyba że robię sobie zdjęcia, a rzadko robię sobie makijaż tylko pod zdjęcia. Więc tak na co dzień, to jednak sięgam po Charlotte. Nie wiem, czy nawilża, ale nie wysusza. Skóra pod okiem, no korektor pod okiem, po całym dniu wygląda bardzo dobrze. Piękne rozświetlenie, piękne utrwalenie, to jest bardzo dobry puder pod oczy, ale on strasznie rozjaśnia, wybiela. Nie lubię się w takim wykończeniu, więc chociaż to jest bardzo dobry kosmetyk, to jednak nie sięgam po niego. I przechodzimy, moi drodzy, do nowości od Fenty, moich ukochanych formuł kremowych, ponieważ na szczęście coraz więcej firm, moje dzieciaki wróciły właśnie z podwórka, coraz więcej firm wprowadza takie formuły właśnie. Może zaczniemy od bronzera, mam też dwa róże, kochani, i jak widać, róże są, jak patrzę na gramaturę, dwa razy mniejsze niż bronzer, no ale tego bronzera się nakłada na twarz jednak więcej. I to jest, moi drodzy, Freestyle Cream, Bronzer i Blush. Zaczniemy od bronzera i ja tutaj mam odcień 02 Bar Biscuit i licząc w skali od najjaśniejszego do najciemniejszego, no to jest drugi w kolei. To jest coś, co ja mam dzisiaj na sobie i krótko i na temat. Świetne formuły kremowe. Ten bronzer, który ja mam, nie wiem jak reszta odcieni, jest rozświetlający, daje takie fajne, satynowe rozświetlenie, bardzo podobne do rozświetlenia, które daje bronzer od Milk Makeup. Natomiast ten odcień, który ja mam, jest jaśniejszy od tego mojego bronzera od Milk. Da się zbudować jego intensywność, nie ma najmniejszego problemu. Wszystkie formuły, obie, róży i bronzerów, są formułami trwałymi, bezproblemowymi. Ja się w nich zakochałam. Z jedną z Was dyskutowałam sobie na Instagramie, żeśmy się wymieniały swatchami, zaraz jak odebrałyśmy paczuszki z naszymi kosmetykami i ona sięgnęła po tą jedną, po tą opcję troszeczkę ciemniejszą, Macchiato, z tego co kojarzę. I jak widziałam na swatchach u niej, to jest bronzer, który jest niezwykle podobny, niezwykle blisko tego odcienia Baked od Milk Makeup, który ja uwielbiam. Tu jest troszeczkę jaśniej, natomiast też jest ciepło, też jest, wiecie, rozświetlenie delikatne. Świetne bronzery, przynajmniej ten mój. Serdecznie polecam. Róże, kochani, mam dwa odcienie. 02 Petal Poppin. I to jest coś, co ja mam dzisiaj na sobie. I 05 Strawberry Drip. One oczywiście wydają się troszeczkę bardziej agresywne w opakowaniach niż są na twarzy. Oba są świetne. Tu jest bardzo, ten Strawberry Drip to jest 05. Jest bardziej satynowym rozświetleniem. Jest rozświetlenie, ale bardzo delikatne. Tu już jest intensywniej, jest soczyściej, jest bardzo delikatna drobina, chociaż nie widać jej, widzę w kremie tutaj. Ten lubię bardziej, częściej po niego sięgam. Tak jak powiedziałam, świetne formuły, da się budować, można je nakładać i pędzlem, i palcem, i gąbką. Nie rozpuszczają makijażu, nie wędrują. Są trwałymi produktami, kochani. Nie mam się do czego przyczepić. Moi drodzy, mam nadzieję, że za bardzo się nie rozgadałam. To wszystko na dzisiaj. Do siebie zapraszam już w niedzielę i wtedy opowiem Wam o kwietniowych ulubieńcach. Do zobaczenia, na razie.